Fragment, który Państwo zaraz zobaczą, to przykład jednej z najwybitniejszych choreografii aktorskich XXI wieku. Gdy wszyscy obstawiali pojedynek pomiędzy Bradley Cooperem i Cillianem Murphym, na scenie pojawił się on. Ulubieniec Hollywood, Paul Giamatti, który wrócił w głównej roli po dłuższej przerwie i został nominowany po 20 latach. Jeśli wygra, dostanie prawdopodobnie największe owacje na stojąco. Bo Hollywood kocha takie historie. Jest na tyle lubiany przez branżę i dostaje ostatnio tyle nagród, że może być czarnym koniem tych Oscarów. Do tego jest to kolejny bromance tych nominacji. Cillian z Nolanem, a tutaj jest drugi pomiędzy Alexandrem Payne'em Alexander Payne, Alexander the Great. I Paulem. Tym filmem po raz drugi reżyser Alexander Payne prawdopodobnie zmienił Giamattemu życie. Przesilenie zimowe to ukoronowanie lat ich pracy, rola, do której został stworzony i na którą złożyły się jego doświadczenia z całego życia. Dlaczego ten przesłodki, duży babo ma bardzo duże szanse z Cillianem Murphym? I jak naprawdę głosuje Akademia? Bo wyniki można poznać już z dużą dokładnością wcześniej. Żeby tego się dowiedzieć, musimy zacząć od innego kochanka Hollywood. Jego filmy to kino humanistyczne. Cinema begins and ends with a human face. Skupiające się na ludziach, poruszające się gatunkowo w okolicach dramedy, czy bardziej po polsku po prostu dramatokomediach. Mimo 30 lat kariery nakręcił tylko 8 filmów, ale jest jednym z najbardziej konsekwentnych reżyserów w Hollywood, jeśli chodzi o jakość. Każdy film, poza pomniejszeniem, był uniwersalnie chwalony przez krytyków. Bo Payne podchodzi do każdego filmu, skrupulatnie przygotowując się latami, żeby dopieścić go w najmniejszym celu. Poskutkowało to dwoma Oscarami na koncie, w tym pierwszym za Bezdroża z Paulem Giamattim. W filmie, który umieścił aktora na mapie Hollywood i którego tak bardzo pokochała branża. Paul jest synem akademików i rodziny nauczycieli. Swoją przygodę z aktorstwem rozpoczynał na Uniwersytecie Yale. Zaczął granie od teatru i udało mu się nawet zagrać na Broadwayu. Powoli dostawał małe role telewizyjne i filmowe. Jego przełomem była rola drugoplanowa w filmie Części intymne, czyli w filmie Howarda Sterna o Howardzie Sternie z Howardem Sternem w roli głównej. Ten występ poskutkował rolami drugoplanowymi w wielu filmach, w tym Szeregowcu Ryanie Spielberga. Choć to mała rola, to dzięki niej jego prawdziwa twarz została rozpoznana. Tim Burton came to me with that, because I guess he was like, you look like a monkey, so I'll have you do this. Yeah. Ten film nie spotkał się z dobrym przyjęciem, poza tym nawet nie można było zobaczyć jego twarzy. Ale była kolejna rola w American Splendor i za nią dostał nagrodę od National Board Review, przełomowa rola. Ale to nie była jego przełomowa rola. To był super film, ale to był mały film, więc jakieś mniejsze środowisko kinofili go widziało, natomiast... It's one of the two leads. I didn't believe it. I really didn't believe that it was really gonna gas me. Jego pierwsza współpraca z Alexandrem Payne'em była od razu synergią między panami. Ekipa mówiła, że porozumiewali się ze sobą za pomocą telepatii. Bezdroża to film o dwóch ziomkach, którzy jadą szlakiem kalifornijskich winnic w ramach wyjazdu kawalerskiego tuż przed ślubem. Testują różne wina, poznają kobiety. To film o przyjaźni, miłości i kryzysie wieku średniego. Paul to drużba, koneser wina, ale przede wszystkim niespełniony nauczyciel, który stara się wydać książkę, która odmieni kurs jego życia. Jak się przyjął film o dwóch podstarzałych facetach pijących wino? Genialnie! Nawet nie wyobrażacie sobie, jak dobrze. Żeby uświadomić wam, jak dobrze się przyjął. If they want to drink Merlot, we're drinking Merlot. No, if anybody orders Merlot, I'm leaving. I am not drinking any fucking Merlot! Okay, okay, relax, Miles. Jesus, no Merlot.
Po tym tekście sprzedaż Merlot w Stanach Zjednoczonych spadła, a Perlot Noir, którego chwalił, wzrosła o 16%. Journal of Wine Economics przeprowadził w 2022 roku badanie, które pokazało, że ten film tak bardzo wpłynął na sprzedaż win, że winiarze przestali hodować Merlot i zaczęli Pinot Nero w miejscach, w których nie może dobrze rosnąć. Przez co dzisiaj w Stanach jakość Pinota jest gorsza. Okej. Może odbiegam od tematu trochę, ale to był taki sukces, że powstał aż japoński remake tego filmu, który w ogóle dzieje się w Kalifornii, co jest jakby super dziwne. Giamatti został opisany jako The World Best Character Actor przez magazyn Time. Pojawiał się we wszystkich listach najlepszych aktorów tego roku. Film dostał mnóstwo nominacji i nagród. Po jego pierwszego Oscara dostał nawet Alexander Payne, ale Giamatti nie dostał nawet nominacji. Wywołało to zdziwienie i poruszenie. Jeśli nawet Wine Spectator napisało, że niesamowite, Paul Giamatti nie został nominowany za swoją rolę niestabilnego emocjonalnie snoba winnego Milesa. To coś jest na rzeczy. Ciekawe, czy wiedzą, kogo to wina. Rok później dostał nominację, ale za rolę drugoplanową w Człowieku z Ringu. Nominację, która nawet go zdziwiła i nie uważał, że na nią zasługuje. Hollywood lubi dawać nagrody pocieszenia. Przez lata grywał w wielu filmach. Nikt nie krzyczy tak, jak Paul Giamatti krzyczy. Kneel down and suck to your tiny goddamn your blood! Seriously? Seriously? You have got to learn to wait your goddamn turn! Odnalazł się w komedii fizycznej, dramatach, serialach, ale jak sam wspominał, to współpraca z była dla niego najlepszą przygodą aktorską całego jego życia. Payne mówił to samo o Giamatti. Tyle filmów przed nimi, tyle współprac. Współpracowali dopiero ponownie po 20 latach. Alexander chciał pracować z Polem, ale pamiętacie, jak mówiłem, że długo się przygotowuje do filmów i dba o każdy cal? Był gotowy wrócić do pracy z Polem dopiero, gdy będzie miał dla niego coś specjalnego. I miał. You just earned yourself a detention, sir. Śmierdzący, wstrętny profesor zostaje z piątką dzieciaków w prywatnej szkole podczas świąt. To był logline. To był opis filmu, który Alexander Payne dał scenarzyście i powiedział: piszemy ten scenariusz dla Giamattiego. Pamiętacie dwa Oscary Payne'a? To są Oscary za scenariusz, więc mimo że tym razem miał scenarzystę, to wprost przyznają, że to była bardzo mocna współpraca i Alexander wprost pisał też dużo rzeczy w tekście. Tekście, który działa tak dobrze dzięki temu, że znaleźli ze scenarzystą odpowiedni rytm. To historia trzech osób, które tkwią w przeszłości i muszą ruszyć z życiem dalej. W każdym momencie, kiedy pojawi się jakaś pewność pomiędzy trójką bohaterów, pojawia się tam mała zdrada albo coś wstydliwego, co się za tym ciągnie. Prowadzi to do konfrontacji, która prowadzi do osobistej rewelacji, ujawnienia jakiejś informacji o postaci. Giamatti twierdzi, że bardzo dużo zrobił tutaj tekst i właściwie nie musiał grać. A scenarzysta, że zrobiła to wszystko obsada. Giamatti zresztą też mówi o obsadzie. I felt so much affection for these people that I didn't have to act. Ale aktor pod pewnymi względami przygotowywał się do tej roli całe życie. Roli profesora historii, specjalizującego się w Rzymie. Giamattiego ojciec był akademikiem, mama uczyła w liceum i wszyscy jego dziadkowie to nauczyciele. A sam Giamatti chodził do takiej szkoły jak w tym filmie, a dokładniej do szkoły, która była rywalem szkoły, w której kręcili. I grew up in an environment like this. My father was a professor, my mother was a teacher, my grandparents were all teachers. Do tego Giamatti naprawdę interesuje się sam historią i to historią starożytnego Rzymu. Jak często myślą o Imperium Rzymskim? Dosyć często, powiedziałbym, że raz na dwa tygodnie, czasem nawet może częściej. A tak poważnie? No to raz w tygodniu. Alexander Payne powiedział mu: ty właściwie wszystko już to wiesz, nawet nie musisz się przygotowywać. Ale przede wszystkim Paul w filmie to niespełniony nauczyciel, który stara się wydać książkę, która odmieni kurs jego życia. Tylko tym razem nawet nie całą książkę, jak w Bezdrożach, tylko monografię, bo jak twierdzi, nawet już całej książki nie ma w sobie. Czy można potraktować tę postać jako 20 lat starszą wersję z Bezdroży? Pod pewnymi względami na pewno tak. Tylko tym razem już nie użala się nad sobą, wszystko przykrył ironią. I jeszcze większym snobizmem niż snobizmem winnym w Bezdrożach. Tym razem snobizmem związanym z edukacją. Rola wykorzystuje cały talent Giamattiego z przeszłości. Jego talent do komedii fizycznej. Jego osobiste doświadczenia, poprzednią współpracę z Aleksandrem. Paul wziął na pierwszy rzut oka odpychającą postać i wywołał w nas miłość do niej. Wielka współpraca po 20 latach, rola stworzona pod aktora. To już by wystarczyło na nominację, ale dlaczego de facto ma szansę wygrać z Murphym?
bo jest uwielbiany przez branżę. 3 Złote Globy, w tym ostatnio za Przesilenie zimowe. Ale akurat Złote Globy nie mają żadnego znaczenia w kontekście Oscarów. To bardzo głęboka dziura. Ale w skrócie, jest to nagroda przyznawana nie przez Hollywood, tylko grupkę zagranicznych dziennikarzy. Jest to dosyć zamknięte towarzystwo i ostatnio dosyć kontrowersyjne. Były tam jakieś przekupstwa. Czy wygrani pokrywają się z Oscarami czasami? Tak, ale to nic nie ma do siebie. Głosują zupełnie inne grupy ludzi w obu przypadkach. A Złote Globy to zawsze była okazja dla branży, żeby sobie pochillować, napić się winka, piwka, nawalić się i może coś wygrać. To Oscary mają znaczenie, bo są przyznawane przez branżę. Od branży dla branży. Ale są jeszcze jedne nagrody przyznawane przez branżę. O Gildii Aktorów mogliście ostatnio słyszeć przez strajki aktorów, ale Gildia Aktorów rozdaje również swoje własne nagrody. I tu Paul dostał nagrodę aż 3 razy, indywidualną i raz z obsadą zbiorową. Więc de facto aż 4 nagrody. A kto głosuje w Oscarach? Między innymi Gildia Aktorów, plus wszystkie inne gildie filmowe. Ale ma to znaczenie, bo w zeszłym roku SAG Award dostał Brendan Fraser, a potem Oscara. Rok wcześniej Will Smith, a potem Oscara. W 2019 Joaquin Phoenix, w 2018 Rami Malek. Generalnie nie zawsze, ale bardzo często się to pokrywa, więc prawdopodobnie zwycięzcę Oscarów możemy poznać już podczas rozdania nagród SAG Awards 24 lutego. A tu Giamatti ma naprawdę bardzo duże szanse. Aktorzy bardzo go lubią, branża bardzo go szanuje. Do tego prowadziła cała jego kariera. Sam zresztą stwierdził, że po tej nominacji myśli, że może jednak poprowadził swoje życie w dobrą stronę. Ale pozostaje najważniejsze pytanie. Czy jak Giamatti nie dostanie tego Oscara, to wpadnę w furię i najadę Akademii Sztuki Filmowej, a potem po kolei każdemu z członków Akademii złamie rękę, żeby powiedzieć, patrząc prosto w oczy im powoli mani, mani, Picasso. A następnie zamknę grupę 40 akademików, każąc im oglądać Przesilenie zimowe, aż nie zmienią zdania i powiem im, żeby subskrybowali mój kanał, bo będzie więcej esei i żeby zjedli swoje własne... Nie. Cillian Murphy to też spoko wybór. Pojedynek dwóch świetnych aktorów, którzy po latach w drugoplanowych rolach dostali swoją szansę w pierwszoplanowej. Jak pisze GQ, Cillian Murphy i Paul Giamatti to jest pojedynek dwóch nice guyów, na który wszyscy czekali. Także ja kibicuję Giamattiemu i Murphy'emu na Oscarach, a Bradley Cooper powinien pójść dalej.